TVG9, Klaudiusz Wesołek. Wracam z Mirosławem Ciełuszeckim ze sprawy w sądzie apelacyjnym w Białymstoku z ogłoszenia wyroku. No mamy Wielki Czwartek, 14 kwietnia. No i wyrok typowo piłatowski. No po tym jak sprawa z kasacji wróciła, sąd apelacyjny od większości, no prawie wszystkich oprócz jednego, zarzutów uniewinnił Mirka. Skazał go, natomiast tam zmieniając kwalifikację prawną, w sensie tak, z oszustwa na przekroczenie uprawnień, skazał go, no właśnie, nawet nie wiadomo, on się tam, trzeba zobaczyć, powołał się na poprzednio orzeczoną karę, w zawieszeniu na 3 lata, a i jeszcze grzywna była, która na poczet której został zaliczony, odbyty do tej pory areszt. No czyli no, wyrok typowo piłatowski, umycie rąk, niby no, do więzienia nie pójdzie, no, natomiast w żaden sposób, nawet jakiś taki moralny, nie została mu zrekompensowana ta cała 20-letnia gehenna sądowa, no nie mówiąc o zniszczeniu jego firmy i no generalnie zniszczeniu człowieka. A ty, Mirku, co powiesz? No, w ten sposób, no, że trwało to 20 lat, wszystkie zarzuty okazały się bezpodstawne. Dopiero musiała nastąpić, właśnie tu mamy problem, jakaś zmiana kwalifikacji czynu, tak dalej, gdzie nastąpiła jakby zmiana i symbolicznie... Tylko przy jednym zarzucie, jeden zarzut. Że było przekroczenie uprawnień, że przekroczyłem uprawnienia i przy jednym zarzucie i to właśnie warunkowe zawieszenie na 3 lata. Nie wiemy dokładnie, spróbujemy to sprawdzić, jak otrzymamy wszystkie wyrok z uzasadnieniem. Dobra, dziękuję.